Znajdujemy się na budowie sztucznej wyspy. Po trwającej praktycznie 2 miesiące przerwie zimowej, 15 marca wznowiliśmy roboty budowlane. Okazało się, że zima była dla nas stosunkowo łagodna po ustąpieniu zalodzenia. Nie stwierdziliśmy żadnych uszkodzeń na wykonanej wcześniej konstrukcji. Mimo długiego przestoju udało nam się sprawnie zmobilizować wszystkie załogi i rozpocząć nowy sezon na pełnych obrotach. Okazało się, że początek wiosny jest dla nas czasem bicia rekordów. W miesiącu marcu, mimo tego, że pracowaliśmy praktycznie tylko przez 2 tygodnie, udało nam się zamontować 136 podwodnych ściągów. Okazało się również, że nie każda dwunastka musi być parszywa, bo mijający poprzedni 12 tydzień roku okazał się rekordowy, jeśli chodzi o długość pogrążonej ścianki szczelnej. Pogrążyliśmy 570 metrów bieżących ściany, co jest naszym rekordem. Łączne zaawansowanie robót kaferowych w tym momencie wynosi około 66% i zbliżamy się do pełnego zamknięcia obwodu sztucznej wyspy. Oprócz wspomnianych prac kaferowych i montażu ściągów prowadzimy roboty czerpalne i refulacyjne oraz roboty ziemne wewnątrz grodzy. Na drugą połowę kwietnia zaplanowaliśmy początek robót narzutowych. Kamień hydrotechniczny będziemy transportować drogą wodną z Elbląga. Liczymy na korzystną pogodę, chcemy jak najlepiej wykorzystać dobre warunki pogodowe. Znajdujemy się na placu składowym, gdzie magazynujemy prefabrykowane elementy betonowe typu X-Block Plus. Do wykonania całego zadania wykonawca potrzebował wyprodukować i dostarczyć na teren budowy około 10 tysięcy tych elementów. Na chwilę obecną wykonawca dostarczył i wyprodukował około 60% wymaganego zakresu. Elementy te produkowane są w 3 różnych rozmiarach. Od najmniejszego wielkości 1 m sześcienny i ciężarze 2,3 tony, poprzez średni 3 m sześcienne o ciężarze 7,2 tony i największy element 4 metry sześcienne o ciężarze 9,6 tony. Do wykonania tych bloków nie stosuje się stali zbrojeniowej. Unikalny i symetryczny kształt X-bloków zdecydowanie ułatwia składowanie tego materiału na terenie budowy, skraca znacznie czas jego montażu oraz zwiększa bezpieczeństwo w trakcie montażu. Na środku tych prefabrykatów znajduje się otwór, który koparka wyposażona w specjalny chwytak, tak zwany gripper, umieszcza go w środku, podnosi dany element i wbudowuje specjalne współrzędne. Na chwilę obecną, korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych, kontynuujemy roboty żelbetowe na obu falochronach. Realizujemy prace związane z układaniem kamienia hydrotechnicznego, a także warstwy ochronnej z użyciem prefabrykatów X-Block Plus. Na falochronie wschodnim warstwa ochronna zostanie ułożona na odcinku 900 metrów. Na falochronie zachodnim prefabrykaty X-Block Plus będą ułożone na odcinku 300 metrów. W połowie kwietnia wykonawca planuje również powrócić po przerwie zimowej i kontynuować prace związane z pogrążaniem ścianek szczelnych na obu falochronach w zakresie grodzy, a także głowic falochronów, a także planuje kontynuować prace związane z pogrążeniem pali rurowych.